Witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. Teraz, tak jak ostatnio, zrecenzujemy różnego rodzaju gazetki. Pierwszą z Gurgo recenzowaną gazetką będzie Stacyjkowo. Tak, to czasopismo jest pełne na absolutnych podstaw, no, do życia, no. Jeżeli ktoś nie umie tych zagadek uzupełnić, no. To jest na wczesnej fazie rozwoju umysłu. Gurgo rysowanie! No, lekko utopijna rzeczywistość, w której maszyny będą pracować i ludzie stracą pracę. Tak, jako dodatek pojawiła się pompka do baloników, takich podłużnych. A! Jeszcze raz! Tada! To jest łabędź. Drugi dodatek to... No, nie muszę tłumaczyć. Trzeba było napełnić wodą i te kółeczka wstawić. Kolejne czasopismo to dinozaury. Jest o czym? Jest o dinozaurach. O ile małe dziewczynki mają fetysz na punkcie koni, które nadają się na mięso, to chłopcy mają fetysz na punkcie dinozaurów. Raptory! Nie, to nie dinozaur, to jest ten. Słoń. Koń jest zwierzyną. Koń jest materiałem na mięso. Dinozaury są dominujące. Gorgozaur! 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 No, generalnie czasopismo jest w porządku. Jest, no, dość treściwe. Polecam. Tak, jest też inne czasopismo o dinozaurach. Dinopociąg. Patrząc na nazwę, stwierdziłem, że to będzie coś w rodzaju połączenia idei tej pierwszej gazetki i tej drugiej. Ale jednak, no, to jest tylko dinozaura. Pociąg pojawia się tylko na początku, jako pretekst, że oni podróżują pociągiem i znajdują inne te stworzenia. On jest dzieckiem tych dwóch, mimo że wygląda inaczej. On jest adoptowany. Takie typowe zagadki na początek życia, na początek nauki życia. Kilka tam ciekawostek wlepionych, na przykład ptaki pochodzą od dinozaurów, albo był wielki kontynent kiedyś. Więc standardowe informacje, no, które już każdy, no, starszy niż 8 lat wie. Ta gazetka jest o dwie gwiazdki gorsza od poprzedniej, no... No, nie chodzi o samą grafikę, ale o treściwość. I tak, gadżet to katapulta na kości. Patrzcie! Tach! Shit, zaraz. Trafię! Gurgi potrafi wygrywać, Gurgi trafi! Dodatkiem jest katapulta na kości. Trafiłem! Gurgi wygrał! Tak, na sam koniec. Wszyscy znacie tego Dalmatyńczyka. Scooby-Doo? Tak, nie będę tłumaczył, czym jest Scooby-Doo. Wszyscy wiecie, co to jest. Wiecie, kim jest Hanna-Barbara. Tak, wewnątrz gazetki jest komiks. O dziwo, nie kończy się na zasadzie, o, ten potwór kazał się człowiekiem zamaskowanym, który jakiś tam interes miał. No, w sumie ktoś miał interes, ale nie był zamaskowany potworem. Tak, jest kilka zagadek, no w miarę prostych, ale nie aż tak super. Scooby! Tak bardzo są kreatywni, no, w rozwiązaniach. Tak, jeździł fanart, gdzie ludzie rysują, no, związane, no, ze Scooby-Doo i strachami rzeczy. Dodatkiem jest poskramiacz ciemności. Tak, poskramiacz ciemności działa na kilka centymetrów, niestety dobrze, dalej obraz jest dość rozmyty, niestety. I wada jest taka, że się sama wyłącza. Trzeba przycisk trzymać, no, dość porządnie, więc technicznie to jest niepowodzenie. Tak, na tym chciałbym zakończyć tą Gurgo recenzję. Do widzenia! Wy sobie idźcie do domu, no, poczytajcie o dinozaurach, a ja wezmę coś na gardło.